Witam bardzo serdecznie na kolejnym filmie, tym razem z mikroekonomii. Chciałam omówić coś takiego jak koszt alternatywny. No, czym jest koszt alternatywny? Można powiedzieć tak, że jeżeli kupujesz nowy telewizor kolorowy, teraz już są tylko kolorowe, na pewno nie możesz od razu kupić zamrażarki, czy wyjazdu na wycieczkę, czy wykonać remontu mieszkania, czy też zarobić na lokacie bankowej, bo w tym momencie te pieniądze, które masz, jakąś określoną pulę, przeznaczasz albo na zakup telewizora kolorowego, albo na zamrażarkę, czy wycieczkę, czy na remont, a może na zarobienie pieniędzy na lokacie. Generalnie zawsze można w tym momencie powiedzieć, że coś za coś. Albo mam telewizor, albo mam zamrażarkę, albo wycieczkę i tak dalej. Oczywiście, że z biegiem czasu można wszystko sobie po kolei pokupować, ale biorąc pod uwagę ultra krótki czas, mamy wybór. Albo, albo. Zawsze coś. Jest jakaś alternatywa. I w tym momencie nie zawsze ta alternatywa u nas może być wyrażona w jakimś konkretnym pieniądzu, ile coś możemy zyskać albo stracić, jak coś weźmiemy. Jeżeli na przykład mamy takie polecenie jak tutaj, że mamy ustalić koszt alternatywny produkcji piłek futbolowych w jednostkach piłek w piłek tenisowych, tak? Czyli powiedzmy, możemy albo produkować piłki futbolowe, albo piłki tenisowe. I w tym momencie, jeżeli ja na przykład futbolowy chcę produkować 75 sztuk, to ja w ogóle nie mogę produkować tenisowych. Ale jeżeli ograniczę sobie produkcję piłek futbolowych, to w tym momencie tych tenisowych już mogę produkować przynajmniej te 12 sztuk. Gdy chcę produkować piłek futbolowych ciut znowu mniej, 15 sztuk mniej, to już się okazuje, że ja tych piłek tenisowych mogę produkować już 22 sztuki, czyli o 10 sztuk więcej. I teraz, jeżeli jest powiedziane, że mamy ustalić koszt alternatywny powiększania produkcji piłek futbolowych, to powiększanie produkcji piłek futbolowych idzie w tą stronę, tak? Żebyśmy tego nie pomylili. I pytanie, czy występuje zasada rosnącego kosztu alternatywnego? No to ja bym w tym momencie zrobiła rozwiązanie w ten sposób, że zaznaczamy sobie jeszcze raz te nasze dane i uzupełniamy dodatkową kolumną koszt alternatywny wzrostu produkcji piłek futbolowych, czyli ile kosztuje mnie piłek tenisowych, tak? Zwiększenie produkcji piłek futbolowych. No bo jedno kosztem zawsze drugiego. A więc jeżeli zwróćmy uwagę tak, nic nie produkuje piłek futbolowych, to tenisowych 40, ale gdy zwiększę od 0 do 15 sztuk piłek futbolowych naszą produkcję, to w tym momencie ja muszę poświęcić możliwość wyprodukowania nie 40, a ograniczam swoją produkcję piłek tenisowych o 4 sztuki. I gdy teraz na przykład zwiększam o kolejne 15 sztuk piłki futbolowe, chcę ich więcej produkować, już teraz 30 sztuk, to ja w tym momencie nie mogę już produkować 36 piłek tenisowych, ja mogę produkować już tylko 30 sztuk piłek tenisowych, czyli muszę zrezygnować z kolejnych 6 jednostek piłek tenisowych. Gdy dalej idąc chcemy zwiększyć naszą produkcję piłek futbolowych z 30 do 34, to w tym momencie nasza produkcja piłek tenisowych, która początkowo wynosiła 30, musi dalej być ograniczana, tym razem do poziomu 22 piłek, a więc muszę poświęcić produkcję 8 piłek tenisowych, żeby mieć dodatkowe 5 piłek futbolowych. I dalej idąc, zauważamy, że tu zwiększając o 15, tu muszę zrezygnować z 10, a gdy chcę tu zwiększyć o 15, to ja muszę zrezygnować aż z 12 piłek tenisowych. A więc można powiedzieć, że stale zwiększając liczbę piłek futbolowych o kolejne 15 sztuk, na pewno liczba piłek tenisowych, z których my musimy zrezygnować, ona po prostu rośnie. A więc na pytanie, czy występuje zasada rosnącego kosztu alternatywnego? No ja powiem tak, bo im więcej chcemy wyprodukować pewnego dobra, ja muszę rezygnować z coraz to wyższej, przepraszam, z coraz to większej liczby drugiego alternatywnego produktu. A więc na pytanie, czy jest rosnąca zasada, czy zasada rosnącego kosztu alternatywnego? Tak, bo
zwiększając coś, muszę z coraz większej ilości alternatywnego dobra rezygnować. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to zacznijcie czy subskrybować kanał, komentować, przeglądać jakieś dodatkowe playlisty, nie tylko z mikroekonomii, a sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo szczerze to ja wątpię, żeby po jednym obejrzeniu filmiku ta zasada była jak najbardziej zrozumiała i bezproblemowo, żebyście przeszli przez podobne zadanie, więc zabierzcie się do rozwiązywania podobnych zadań i życzę Wam powodzenia w nauce.